Dzień dobry, nazywam się Bartosz Wenzel i zapraszam Państwa na wirtualny spacer po terenie dawnego obozu Dnia Pracy i obozu koncentracyjnego KL Plaszów. Normalnie dzisiaj mieliśmy się spotkać na terenie tego obozu, natomiast morowe powietrze oczywiście pokrzyżowało nam plany. Niemniej nie zrezygnowaliśmy z samego pomysłu zabrania Państwa na swojego rodzaju spacer studyjny. Nie zrezygnowaliśmy z pomysłu spotkania się z Państwem za pomocą nowoczesnych technologii. Przy czym spacer, na który Państwa zabieramy, będzie spacerem specyficznym, ponieważ będzie to spacer, który z jednej strony ma na celu nie tyle przybliżenie samej historii tego miejsca, bo na to, mam nadzieję, już niedługo przyjdzie czas, to będzie czas, kiedy spotkamy się twarzą w twarz. Natomiast spacer ten ma na celu pokazanie Państwu dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to przekonanie mylne, że na terenie dawnego obozu płaszowskiego nie pozostało już nic. Może poza ruinami domu przedpogrzebowego, poza szarym domkiem, który przed II wojną światową pełnił funkcję domu Henryka Diszy, czyli domu Bractwa Przedpogrzebowego. Natomiast w trakcie II wojny był budynkiem używanym przez SS, był budynkiem, w którym znajdowały się cele dla więźniów, którzy popełnili jakieś przestępstwa, tudzież zrobili coś, co zostało uznane przez Niemców za przestępstwo. Cele, w których w wielu przypadkach ci ludzie tam spędzający te wyroki ponosili śmierć. Cele, które w jakiejś formie zachowały się do dzisiaj i miejmy nadzieję, że zostaną udostępnione zwiedzającym w niedługim czasie. Kolejnym budynkiem, który zachował się, jest dawny budynek komendanta, czyli Amona Goetta, jeden z budynków, w których zamieszkiwał, nazywany czasami Czerwonym Domkiem. Choć tych czerwonych domków na terenie dawnego obozu płaszowskiego było kilka. Pierwszym był dawny budynek Towarzystwa Opieki Zdrowia, który w trakcie istnienia obozu pełnił funkcję piekarni. Natomiast to był ten pierwszy czerwony domek. To było pierwsze miejsce, w którym mieszkał Amon Goetta. I ze względu na to, kim był Amon Goetta i co robił Amon Goetta, jak i też ze względu na kolor samego budynku, czyli czerwony od cegieł, to miejsce zaczęto nazywać Czerwonym Domkiem. I kolejne miejsca, w których Amon Goetta przebywał, do kolejnym miejscom przydawano tę samą nazwę, czyli właśnie Czerwonego Domku. Dalej, gdybyśmy chcieli pójść i niejako zobaczyć miejsca, które nadal istnieją i są widoczne dla osób, które przebywają na terenie dawnego obozu, to dawny fort austriacki, na koronie którego obecnie stoi pomnik upamiętniający ofiary obozu płaszowskiego, ofiary Niemców, które zostały przez nich zamordowane w trakcie istnienia tego obozu. I tak naprawdę to jest wszystko. Natomiast dzięki tej prezentacji, dzięki temu, co Państwo zobaczą, również uświadomią sobie Państwo, że to nie do końca prawda, że to, co znajduje się na terenie obozu płaszowskiego, jest przeważnie ukryte przed naszym wzrokiem, a przynajmniej przed wzrokiem osoby niewprawionej i nieznającej sztuki archeologii krajobrazu. Bo oczywiście archeologowie krajobrazu po 2-3 godzinach spędzonych na terenie dawnego obozu doskonale będą w stanie wskazać, gdzie znajdowały się baraki, gdzie znajdowały się chociażby stawy przeciwpożarowe, które były budowane siłą ludzkich rąk na terenie tego obozu, siłą więźniów, którzy mieszkali w obozie płaszowskim. Więc archeologowie krajobrazu nie będą mieli żadnego problemu. Natomiast my ten problem będziemy mieli, ale w sukurs przyjdą nam nowoczesne technologie i taki jest cel, jeden z celów tej prezentacji. Pokazanie, że dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie zobaczyć o wiele więcej tego, co
nadal jest na terenie tego obozu, nadal znajduje się na terenie dawnego obozu płaszowskiego. Z drugiej strony ta prezentacja ma też na celu zachęcić Państwa do indywidualnego korzystania z tych technologii, bo nie jest to trudne, bo te technologie są w zasięgu każdego z nas, każdego, kto ma dostęp do internetu, każdego, kto ma dostęp do komputera, laptopa, tabletu czy telefonu komórkowego. To wszystko powoduje, że my możemy spokojnie korzystać z tych nowoczesnych technologii i niejako poznawać historię i specyfikę takich miejsc jak obóz, dawny obóz pracy i obóz koncentracyjny w Płaszowie. Ja oczywiście celowo posługuję się tymi dwiema nazwami, obóz pracy i obóz koncentracyjny, chociaż te dwie nazwy odnoszą się do dwóch okresów istnienia obozu płaszowskiego, bo początkowo rzecz jasna to rzeczywiście był obóz pracy. Podjęcie decyzji o budowie takiego miejsca przypada na drugą połowę 1942 roku, kiedy to Niemcy stwierdzają, że pod Krakowem wybudują właśnie obóz pracy dla Żydów z getta krakowskiego i pierwsze komanda wyruszają, zostają zmuszone do przygotowania tego terenu pod budowę budynków obozowych. Co znajdowało się wcześniej na tym terenie? Na tym terenie znajdowały się dwa cmentarze. Jeden to stary cmentarz gminy żydowskiej w Podgórzu, bo gmina żydowska w Podgórzu była niezależną względem gminy żydowskiej w Krakowie aż do dwudziestolecia międzywojennego i jako niezależna gmina posiadała swój własny cmentarz właśnie na terenie Płaszowa. Drugim cmentarzem był nowy cmentarz gminy krakowskiej, już wówczas połączonej z gminą podgórską, który został założony tuż obok wcześniej wspomnianego. I te dwa cmentarze wedle Niemców należało zniszczyć przed budową budynków obozowych i do tego celu wyznaczono i zmuszono właśnie te pierwsze grupy Żydów z krakowskiego getta. Więc ich praca polegała na rozbijaniu macew na drobne kamienie, na tłuczeń, który był potem używany jako materiał budowlany przy budowie innych budynków, tudzież budowie dróg obozowych, ale też, co o wiele trudniejsze do wyobrażenia, te osoby były zmuszone do wyciągania ciał z komór grobowych i spychania tych ciał, wrzucania tych ciał do wspólnego pierwszego masowego grobu, który w gwarze obozowej był nazwany grobem pod bagrem, czy też po prostu pod bagrem. Na tym polegał ten pierwszy okres istnienia obozu. Otwarcie, takie oficjalne obozu, jeżeli możemy posługiwać się takimi sformułowaniami, to 13 marca 1943 roku, kiedy zostaje zlikwidowane krakowskie getto i ci, którzy przez Niemców zostają uznani za zdolnych do pracy, zostają zmuszeni do przeniesienia się właśnie na teren obozu. Od tej chwili do początku 1944 roku obóz płaszowski funkcjonuje jako obóz pracy. Niepodważalnym królem, w cudzysłowie rzecz jasna, tego miejsca i władcą jest Amon Goeth. Obóz pracy miał tę specyfikę, że był podległy oficerowi SS, czy dowódcy SS i policji w Krakowie, Julianowi Schernerowi. I Amon Goeth doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że żeby móc robić, co mu się podoba w obozie płaszowskim, należało przekupywać Schernera, co też bardzo często robił. Dzięki temu mógł czerpać bezpośrednie korzyści z bycia komendantem obozu płaszowskiego i z pracy więźniów, którzy w tym obozie przebywali. Czerpał bezpośrednie korzyści materialne, czerpał bezpośrednie korzyści z pracy umysłowej, w cudzysłowie, tych więźniów, którzy przebywali w obozie, bo to między innymi była chociażby praca architektów, którzy byli zmuszani do pracy, do projektowania kolejnych zabudowań obozowych. Dość wspomnieć Zygmunta Grünberga, który stał się tak naprawdę osobistym niewolnikiem Amona Goetha, tudzież chociażby korzystał z usług Mieczysława Pempera i Izaaka Sterna, którzy pomagali mu w gruncie rzeczy w
ukrywaniu, pomagali, byli zmuszani, tak należałoby się wyrazić, zmuszani do ukrywania różnego rodzaju malwersacji, jakich dokonywał Amon Gedd. Amon Gedd, który był, no właśnie, tutaj trudno znaleźć odpowiednie słowo, żeby opisać bestialstwo tego człowieka. Odsyłam Państwa do literatury wspomnieniowej, do biografii, akurat żeby znaleźć opisy tych brutalnych rzeczy, brutalnych zbrodni, jakich dokonywał Amon Gedd, jest dość dużo. Sam obóz, tak jak powiedziałem, funkcjonował jako obóz pracy do początku 1944 roku i więźniowie, którzy byli tam zgromadzeni, pracowali zarówno w pobliskich kamieniołomach, jak i też w fabrykach, które zostały przeniesione na teren obozu, w fabrykach i manufakturach, takich jak manufaktury szczotkarskie, czy też manufaktury, które szyły różnego rodzaju uniformy, czy naprawiały różnego rodzaju mundury. W 1944 roku podjęto decyzję o przekształceniu obozu pracy w obóz koncentracyjny i tym samym obóz koncentracyjny stał się podległy bezpośrednio Ministerstwu w III Rzeszy. Tym samym Amon Gedd stracił, zdawałoby się, bezpośrednią władzę nad więźniami, nad całą infrastrukturą obozową. Przestał czerpać bezpośrednie korzyści, chociaż nadal próbował, rzecz jasna, utrzymywać te korzyści, utrzymywać strumień pieniędzy, który w gruncie rzeczy płynął z obozu bezpośrednio do kieszeni Amona Gedda. Sam obóz oczywiście nigdy nie został wyzwolony. W trakcie istnienia tego obozu przewinęło się, jak uważają historycy, od 20 do 25 tysięcy ludzi, zarówno Żydów, jak i od pewnego momentu też Polaków, ponieważ Niemcy stwierdzili, że część obozu zostanie przekształcona w obóz wychowawczy dla Polaków. Później ta część została włączona w całość obozu koncentracyjnego. Rzecz jasna, większość ofiar i większość więźniów stanowili Żydzi. I tak jak powiedziałem, od 1944 roku to miejsce już zaczęło funkcjonować jako obóz koncentracyjny. Końcem tego obozu, rzecz jasna, był również koniec roku 1944 roku, czyli zbliżająca się ofensywa Armii Czerwonej. Natomiast, jak już też wcześniej wspomniałem, obóz nie został nigdy wyzwolony, ponieważ Niemcy odesłali ostatnie transporty dosłownie kilka dni przed wkroczeniem Rosjan do Krakowa. Wydawałoby się, że na terenie tego obozu pozostało wiele, natomiast Rosjanie bardzo szybko, przepraszam, Niemcy bardzo szybko zwinęli obóz z większością infrastruktury. To, co zostawili tuż po II wojnie światowej, tuż po wyjściu tak naprawdę samego wojska z rosyjskiego, z terenu obozu, bo początkowo teren był zamknięty dla postronnych, to, co pozostało, zaczęto po prostu rozkradać. Okoliczna ludność zaczęła wynosić różnego rodzaju belki. To, co dało się po prostu przetworzyć w postaci materiału budowlanego, było stamtąd zabierane. Stąd bardzo szybko teren ten opustoszał i bardzo szybko powstało przekonanie, że nie ma tam zupełnie nic. Choć, i to jest warte zaznaczenia, do lat 70. na mapach Krakowa ten teren oznaczano jako teren cmentarza, więc do lat 70. przynajmniej w takiej świadomości, jeżeli możemy użyć takiego sformułowania kartograficznego, miejsce funkcjonowało jako miejsce cmentarne, czy jako cmentarz. Od lat 70. trudno powiedzieć, z jakiego powodu teren ten stał się tylko i wyłącznie terenem zielonym. Oczywiście, tak jak wspomniałem, są pomniki upamiętniające ofiary tego obozu. Natomiast poza tymi kilkoma budynkami, o których wspomniałem na początku, rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie ma nic. Stąd pomysł takiej prezentacji, stąd pomysł pokazania Państwu, że nie jest to prawda, że również siedząc w domu możemy spokojnie używać narzędzi, które pozwalają nam się przekonać, że teren obozu Płaszowskiego jest miejscem, gdzie te relikty przeszłości nadal się znajdują.
Pierwszym narzędziem, na którym chciałbym zwrócić Państwu uwagę podczas naszego wirtualnego spaceru, jest narzędzie dostępne nam wszystkim. Narzędzie bardzo często przez nas wszystkich używane. Mianowicie są to Google Maps i Google Earth. W jaki sposób to narzędzie może być pomocne? Otóż Google Maps to nic innego, a przynajmniej w tej formie, to nic innego jak zdjęcia satelitarne i zdjęcia lotnicze. I dzięki tym zdjęciom możemy zobaczyć, co zostało i czy w ogóle cokolwiek zostało na terenie dawnego obozu w Płaszowie. Bo oto w powszechnym mniemaniu teren obozu płaszowskiego jest miejscem, gdzie nie ma niczego. Jest miejscem, gdzie nie zachował się żaden relikt, a przynajmniej nie zachował się żaden widoczny relikt, mogący świadczyć o tragicznej historii tego miejsca. Oczywiście istnieją takie budynki jak Szary Domek, jak Czerwony Domek, jak Willa Amona Goethe. Natomiast na terenie samego obozu, na terenie centralnej części obozu, na pierwszy rzut oka nie ma nic. Oczywiście nie jest to prawda, bo jeżeli popatrzymy dokładniej na różnego rodzaju mapy, zdjęcia lotnicze i zdjęcia satelitarne, zobaczymy, że jednak coś jest. I właśnie Google Maps będzie w tym momencie bardzo pomocne, zwłaszcza, że zdjęcie lotnicze wykonane przez Google, w zdjęcie dawnego obozu w Płaszowie, ukazuje nam szereg różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju linii, które na pierwszy rzut oka nie wychodzą, nie pokazują się nam. Jakie to są linie? O tym za chwilę. Bo pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, śledząc mapy Google'a, śledząc zdjęcia satelitarne Google'a, są rzeczy, na które w zasadzie większość ludzi uwagi nie zwraca. Jakie to są rzeczy? Oto jeżeli przybliżymy sobie dokładniej fragment ulicy Jerozolimskiej nieopodal Szarego Domku, zobaczymy zbiorowisko w zasadzie nie wiadomo czego. My wiemy oczywiście, że to jest gruz, to są kamienie, natomiast na pierwszy rzut oka i pierwsze wrażenie jest takie, że trudno nam określić, czym dokładnie to zbiorowisko jest. Oczywiście jesteśmy w stanie wyodrębnić trzy niejako zbiory tego gruzu, trzy miejsca, w których ten gruz jest zgromadzony. Dwa pomniejsze i jeden, ten większy, na samym środku. Teren dawnego obozu koncentracyjnego, obozu pracy i obozu koncentracyjnego w Płaszowie został określony i został wyrysowany na istniejących tutaj przed II wojną światową dwóch cmentarzach. Niemcy, postanawiając, że właśnie to będzie terenem obozu pracy, jednocześnie podjęli decyzję o zniszczeniu dwóch cmentarzy żydowskich. Natomiast początkowo jeszcze nie podjęli decyzji o wyburzeniu monumentalnej hali przedpogrzebowej, którą wybudowano krakowska gmina żydowska przed wybuchem II wojny światowej. Ta monumentalna budowla była budowlą trójnawową. Zaprojektował ją Adolf Siódmak. I te zbiorowiska gruzu, które widać na Google Maps, to są właśnie pozostałości tej hali przedpogrzebowej. Te dwa pomniejsze zbiory gruzu, zbiory kamieni, to są dwie mniejsze nawy, a to duże zbiorowisko na samym środku to jest nawa główna. Sam budynek był niszczony stopniowo. Początkowo wybuszono jego lewe skrzydło, później prawe i wreszcie w latem 1944 roku wysadzono nawę główną. Do wysadzenia, czyli do lata 1944 roku, sam budynek pełnił funkcję budynku gospodarczego. Niemcy urządzili w nim chlewnie, królikarnie. Natomiast w momencie, kiedy postanowiono, że obóz będzie rozbudowany i poprowadzi się do samego obozu linię kolejową, która miała przebiegać przez miejsce, w którym stała hala przedpogrzebowa, zdecydowano o jej wysadzeniu. Samo wysadzenie nawy głównej hali przedpogrzebowej postanowiono
w cudzysłowie uczcić. Niemcy stwierdzili, że będzie to doskonała okazja do fety, do celebracji. Rzeczywiście zjechało się na to, w cudzysłowie, wydarzenie. Wiele oficjeli z całego Krakowa, no i sam budynek oczywiście wyburzono. Wydawałoby się, że rzeczywiście po budynku nie ma już żadnego śladu. Ale tak jak widzimy, nie jest to do końca prawda, bo o ile rzeczywiście z poziomu gruntu trudno dostrzec ten charakterystyczny kształt budowli trójnawowej, o tyle dzięki takim narzędziom jak Google Maps staje się to o wiele, wiele prostsze. Kolejnym miejscem, które możemy odczytać z map Google'a, ze zdjęć satelitarnych Google'a, to jest Plac Apelowy. Oczywiście obóz płaszowski nie był wyjątkiem i swój Plac Apelowy musiał mieć. To było miejsce, w którym rozpoczynał się Dzień Więźniów. To było miejsce, w którym kończył się Dzień Więźniów, bo zaraz zarówno na samym początku dnia, jak i pod koniec dnia był ogłaszany apel, w trakcie którego liczono więźniów, zdawano stan z każdego baraku. To było również miejsce, w którym, no właśnie, w którym dokonywano różnego rodzaju karań, różnego rodzaju egzekucji. To było centralne miejsce obozu. I znowu, wydawałoby się, że po tym miejscu nie ma żadnego śladu, że po Placu Apelowym nie pozostało praktycznie nic, ale tak jak Państwo widzą, nie jest to prawda. Nie jest to prawda również dzięki krakowskiej gminie żydowskiej, która kilka lat temu własnym sumptem postanowiła uczytelnić to miejsce, wysypując na dawny plac apelowy kamyczki, kamienie, dzięki którym wchodząc fizycznie na plac apelowy widzimy, że jest to miejsce inne, jest to miejsce szczególne i w związku z tym wiemy, że coś tutaj musiało się odbywać, coś więcej się tutaj działo. To, że był to plac apelowy, wiemy i możemy porównać z zachowanymi mapami. Map i planów dawnego obozu płaszowskiego zachowało się kilka i są one różne względem siebie, bo prezentują różny stan zabudowań obozowych. Obóz tak naprawdę był cały czas rozbudowywany, przebudowywany. Kilka razy planowano różnego rodzaju budynki, część z nich budowano, część z nich nie budowano. Niektóre mapy oznaczają budynki, których już później nie było, ponieważ je wyburzono. Natomiast w przypadku Placu Apelowego rzeczywiście to było miejsce stałe i cały czas funkcjonujące. I tak jak Państwo widzą, Appelplatz, czyli Plac Apelowy, jest wyraźnie, wyraźnie na tym planie zaznaczony. Ponadto na tym planie zaznaczone są również ruiny domu przedpogrzebowego, przynajmniej połowa tych ruin i już powoli, powoli doprowadzaną linię kolejową. Że więc te dwa miejsca możemy porównać swobodnie z zachowanym planem dawnego obozu i zobaczyć, że rzeczywiście do dzisiaj te miejsca się znajdują i są czytelne, i są widoczne dzięki takim narzędziom jak Google Maps. Kolejnym miejscem, które warto wspomnieć przy okazji omawiania dawnego obozu w Płaszowie i narzędzia w postaci Google Maps, jest stary cmentarz żydowski. Tak jak wspomniałem, sam obóz został założony na miejscu dwóch cmentarzy: starego cmentarza żydowskiego gminy Podgórskiej, ponieważ ta gmina była gminą niezależną od gminy krakowskiej do czasów międzywojennych, oraz nowego cmentarza gminy krakowskiej. Te dwa cmentarze przylegały do siebie, były ze sobą sąsiadującymi, natomiast do dzisiaj zachowały się resztki cmentarza podgórskiego. Są to resztki w postaci komór grobowych, z których oczywiście wyciągnięto ciała w momencie, kiedy Niemcy podjęli decyzję o budowie cmentarza właśnie w tym miejscu. Wówczas to stworzono specjalne komanda składające się z Żydów mieszkających jeszcze wtedy w krakowskim getcie i oni to niejako
Pierwsi byli skoszarowani w tym miejscu i ich praca polegała na dewastacji, na rozbijaniu macew oraz wyciąganiu z grobów zwłok i spychania tych zwłok do masowych grobów, do masowego grobu, którego zwyczajową nazwą było pod bagier lub pod bagrem. I to zdjęcie satelitarne znowu pokazuje nam, że to miejsce się fizycznie znajduje. To jest też jedno z niewielu miejsc, które fizycznie jesteśmy w stanie odwiedzić, będąc na terenie dawnego obozu w Płaszowie, bo jest to jednocześnie jest to miejsce, w którym zachował się jeden jedyny w całości nagrobek żydowski, nagrobek Jakuba Abrahamera. Przechodząc do kolejnego miejsca, miejsca na południe od Placu Apelowego, to są dwie szare, początkowo zupełnie nieprzystające do okolicy, dwie szare plamy, dwa szare kwadraty z tego punktu widzenia, z tej perspektywy. Natomiast my znowu możemy przenieść się niejako na plan obozu płaszowskiego i zobaczyć, że te dwie szare plamy również są oznaczone na tej mapie. I są to zbiorniki przeciwpowodziowe. To są zbiorniki, które budowano dosyć pośpiesznie od końca 1943 roku, bo to początkowo, kiedy obóz już został zamknięty, kiedy ludność żydowska z krakowskiego getta została zmuszona do przeniesienia się tutaj, a przynajmniej ci ludzie, którzy byli zdolni do pracy, obóz został zamknięty. Okazało się, że w tym obozie nie ma żadnych, moglibyśmy powiedzieć, żadnych instalacji przeciwpożarowych. A jeżeli uświadomimy sobie, że w początkowym okresie istnienia tego obozu mieszkało tutaj no właśnie od 5 do 7 tysięcy osób, sytuacja stawała się tragiczna. I rzeczywiście w obozie wybuchł w pewnym momencie pożar. On wybuchł w miejscu, gdzie znajdował się szpital dla więźniów. Na szczęście udało się ten pożar szybko ugasić, ale to uwidoczniło i uzmysłowiło Niemcom, że tego rodzaju przeciwpożarowe instalacje należy wybudować. Niestety, oczywiście, tego rodzaju budowle i tego rodzaju instalacje były budowane siłą rąk ludzkich, ludzi, którzy zostali zmuszeni do mieszkania i do pracy w obozie płaszowskim. Na tym zdjęciu, zresztą na żadnym zdjęciu nie będzie to widoczne, więc muszą mi Państwo wierzyć na słowo, że teren obozu płaszowskiego do pracy, jakichkolwiek prac ziemnych, jest niezwykle trudny, bo pod płytką warstwą gleby, pod płytką warstwą trawy znajdują się skały i ci ludzie, którzy budowali te zbiorniki przeciwpożarowe, musieli te zbiorniki w gruncie rzeczy wykuwać w litej skale, co było pracą katorżniczą i w wielu, wielu przypadkach tak naprawdę pracą, która powodowała śmierć. Te zbiorniki, one przetrwały. Na tym zdjęciu tego dokładnie oczywiście nie widać, natomiast jako pewną wskazówką na to, że było to miejsce, w którym gromadzono wodę, jest roślinność, którą możemy zaobserwować już będąc na miejscu samego obozu, bo akurat w tych dwóch miejscach rosną różnego rodzaju wyższe trawy i trzciny, które zazwyczaj można spotkać właśnie na terenach bardziej podmokłych. Więc to są kolejne rzeczy, kolejne miejsca, które jesteśmy w stanie odczytać, wpatrując się w mapę Google'a. Kolejną rzeczą, i to jest rzecz bardzo ciekawa, jeżeli ktoś interesuje się archeologią krajobrazu, dla niego nie będzie to niczym nowym, natomiast zdjęcie wykonane przez Google najprawdopodobniej zostało wykonane w porze suchej. Świadczą o tym oczywiście same kolory, bo w większości Placu Apelowego i tuż obok placu no te trawy są bardziej wypalone, one tutaj nie miały szczególnie wypalone w takim sensie, że są wysuszone oczywiście. Natomiast tuż przy samym placu widzą Państwo charakterystyczne, równe linie odbiegające od Placu Apelowego. Są to linie, na których ta roślinność nie napotkała żadnej przeszkody i mogła zapuścić swoje korzenie nieco
głębiej, bo te trawy, które napotkały takie przeszkody w postaci jakichś kamieni, jakichś cegieł, jakiegoś betonu, tych korzeni głębiej zapuścić nie mogły, tym samym w porze suchej wysuszały się o wiele szybciej, czy wysuszają się o wiele szybciej. Natomiast te trawy, które nie napotkały różnego rodzaju przeszkód, zapuszczały i zapuszczają swoje korzenie nieco głębiej, pozostając tym samym w porze suchej dłużej zielone. Dlatego też tutaj możemy zauważyć właśnie te równe linie biegnące prostopadłe do placu apelowego, i te linie doskonale uwidaczniają nam miejsca, w których stały baraki. Baraki, które w początkowym okresie istnienia tak zwanego obozu polskiego były barakami przeznaczonymi dla mężczyzn. Znowu przenieśmy się na teren, przepraszam, przenieśmy się na plan obozu płaszowskiego i doskonale widzimy te kilka baraków znajdujących się po prawej stronie dawnego placu apelowego, i znowu mamy tutaj potwierdzenie, że rzeczywiście te baraki istniały. I wreszcie ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę przy okazji omawiania tego narzędzia, to jest charakterystyczny oktogonalny kształt znajdujący się na terenie dawnego obozu, chociaż tego rodzaju kształtów na terenie samego Krakowa znajdziemy bardzo dużo. Te charakterystyczne oktogonalne kształty dla historyków wojskowości, dla miłośników wojskowości są jasną wskazówką, że mamy tu do czynienia z szańcem lub z pozostałością jakiejś bardziej skomplikowanej budowli militarnej, budowli wojskowej pochodzącej z czasów austriackich, bo rzeczywiście, oczywiście Kraków był twierdzą i tego rodzaju budowli było kilkadziesiąt na terenie całego Krakowa. Na terenie samego obozu Płaszowskiego, tych budowli czy tych umocnień znajdowały się dwa tego rodzaju budowle. Pierwszy to był szaniec FS-22, szaniec, który w trakcie II wojny światowej był miejscem niezwykle tragicznym. Był miejscem, który przez samych więźniów nazwany został Cipowym Dołkiem. To było miejsce straceń i to było jednocześnie miejscem jednego z masowych grobów. Dlaczego Cipowy Dołek? Sprawa jest bardziej skomplikowana w tym miejscu, ponieważ sama gwara obozowa próbowała i ludzie przede wszystkim, którzy mieszkali w obozie, próbowali sobie na wszelkie sposoby poradzić z otaczającą ich rzeczywistością. Nie było to łatwe, bo ta rzeczywistość była czymś, na co nikt nie był przygotowany. Masowe mordy, masowe eksterminacje, zagłada. Żaden człowiek nie był przygotowany na tego rodzaju wydarzenia. Dlatego też, jak podkreślają niektórzy, gwary obozowe, slangi obozowe charakterystycznie przydawały tym najbardziej tragicznym miejscom i najbardziej tragicznym wydarzeniom określenia bardzo wulgarne, i w ten sposób miano radzić sobie z tą rzeczywistością. Stąd w przypadku tego miejsca nazwa Cipowy Dołek, chociaż w przypadku obozu Płaszowskiego, ona nawiązuje do pierwszego miejsca, czy do kolejnego miejsca, czyli do Chujowej Górki, którą tutaj akurat mapy Google oznaczyło jako H Górka. Chujowa Górka to było miejsce nazwane po części z powodu, które wcześniej wyjaśniłem. Natomiast Chujowa Górka, również nazwa odnosiła się do Alberta Chujara czy Chudżara, który był częścią załogi obozowej, który wsławił się czy zniesławił z niebywałym sadyzmem w trakcie wykonywania egzekucji właśnie w tym miejscu. Stąd właśnie ten szaniec. Kolejny szaniec, który akurat tutaj na tym zdjęciu nie jest widoczny, nazwano w taki, a nie inny sposób. Więc tyle pokazują nam mapy Google'a. Kolejnym narzędziem,
Bardzo pomocnym, o wiele bardziej pomocnym niż mapy Google'a, jest narzędzie, którego nazwą jest ortofotomapa. Ortofotomapa, jak głosi definicja, to rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym, to jest w rzucie, w jakim prezentowana jest standardowa mapa. Innymi słowy, ortofotomapa to jest zdjęcie lotnicze lub zdjęcie satelitarne, które zostało przetworzone w taki sposób, by można było je oglądać w sposób, w jaki oglądamy mapę. Czyli to jest coś zbliżonego do Google Maps. Ale w przypadku ortofotomap Krakowa są to zdjęcia w o wiele lepszej rozdzielczości. I tak jak Państwo widzą, ta ortofotomapa jest ortofotomapą nową. Proszę nie sugerować się tym napisem. Ortofotomapa 1970. To, co Państwo widzą, to jest zdjęcie z roku 2019. I na tym zdjęciu od razu rzuca się kilka rzeczy na ekranie, kilka rzeczy rzuca się w oczy, mianowicie ruiny domu przedpogrzebowego. To, co na zdjęciu poprzednim było tylko i wyłącznie kupą kamieni, teraz jest ruinami o wiele bardziej uwidocznionymi w postaci tych trzech zbiorowisk, dwóch mniejszych i jednego większego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest plac apelowy, który akurat na tym zdjęciu już nie jest tak dobrze widoczny jak na poprzednim, ale mapy Google'a zostały najprawdopodobniej zdjęcie Google'a zostało wykonane kilka lat temu, kiedy te kamienie były świeżo wysypane i lepiej widoczne. To jest zdjęcie z zeszłego roku i ten plac apelowy i te kamienie zaczęły po prostu porastać już jakąś roślinnością. W związku z tym nie jest on aż tak dobrze widoczny, co nie oznacza oczywiście, że nie jest niewidoczny, bo znacząco wyróżnia się na tle innych obiektów na terenie dawnego obozu Płaszowskiego. To jest kolejna rzecz. Rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, rzecz, która wyszła tylko i wyłącznie szczątkowo i tylko i wyłącznie przy okazji komentarza, a mianowicie te prostopadłe linie odchodzące od placu apelowego. Tutaj te linie widoczne są o wiele bardziej. Te linie oznaczające miejsce, gdzie kiedyś stały baraki obozu polskiego, tak zwanego obozu polskiego, który później i tak został włączony w całość obozu, w momencie, kiedy obóz pracy został przekształcony w obóz koncentracyjny. Tutaj te linie wychodzą prawie że jak na dłoni. Widać je zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie dawnego placu apelowego. To, co nam zniknęło, to zniknęły nam te dwa zbiorniki przeciwpożarowe, natomiast tutaj pojawiła się roślinność. Rzecz jasna, z tej wysokości i przy tego rodzaju zdjęciach nie jesteśmy w stanie określić, jakiego rodzaju jest to roślinność. Natomiast, tak jak już wcześniej Państwu powiedziałem, muszą mi Państwo w tym momencie wierzyć na słowo, że jest to roślinność, którą zazwyczaj spotyka się na terenach podmokłych. Zbliżając zdjęcie w miejsca, w które na Google Mapsie były niewidoczne, widzimy kolejne linie. Linie, które tutaj trudno nam przyporządkować do jakiegokolwiek miejsca, do jakiejś charakterystyki. Wiemy, czy możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że są to linie, które powstały w wyniku działań człowieka. Czyli możemy stwierdzić, że natura raczej sama z siebie tych linii nie wykonała. Natomiast tutaj nie będziemy jeszcze w stanie powiedzieć dokładnie, czym te linie są. Oktogonalny kształt, jak najbardziej. Tutaj wychodzi jeszcze bardziej widoczny szaniec, o którym mówiłem wcześniej, czyli ten cipowy dołek. Tutaj na tym zdjęciu jest on bardzo dobrze widoczny. Widoczne są cienie, które kładą się wzdłuż pomników upamiętniających ofiary obozu Płaszowskiego, tego głównego pomnika wykonanego w latach 60., ustawionego w latach 60. autorstwa Witolda Cenckiewicza, jak i
Widoczne są również mniejsze pomniki, w tym tak zwany pomnik żydowski, czyli pomnik upamiętniający żydowskie ofiary tego miejsca, czyli Żydów, którzy zginęli, zostali zamordowani w trakcie II wojny światowej na terenie tego obozu. Ortofotomapy dają szereg możliwości. Ta, na którą Państwo patrzą, jest dostępna z poziomu strony internetowej miasta Krakowa. Wystarczy wejść w zakładkę Odwiedź Kraków. Po prawej stronie pojawi się mapa Krakowa. Trzeba wejść w tę zakładkę. Wówczas po lewej stronie pojawi się kilkanaście wyborów, w tym mapy historyczne. Dzięki temu zostaniemy przeniesieni właśnie na mapy, które Państwo oglądają. I dzięki temu również będziemy mogli się posłużyć narzędziem, które właśnie Państwo zobaczą, mianowicie zwijaniem map. Bo oto pod mapą wykonaną pod zdjęciem wykonanym w 2019 roku widnieje ortofotomapa wykonana w 1970 roku. I to, co widać po zwinięciu nowszej mapy, jest obrazem zupełnie różny, bo przede wszystkim pozbawionym roślinności. Roślinności, która przykrywa to wszystko, co znajduje się pod ziemią lub na powierzchni ziemi, a co nadal jest, przypominam Państwu, nadal tam się znajduje. I oto Plac Apelowy, chociaż już nie jest tak widoczny, jest miejscem, którym możemy swobodnie zarysować pośród cieni, które wyłaniają się na tym zdjęciu. Widzą Państwo budynek dawnego domu przedpogrzebowego, chociaż oczywiście nie jest tak bardzo widoczny, to jego zarys prezentuje się o wiele wyraźniej niż na zdjęciach wcześniej prezentowanych. Widzą Państwo również te charakterystyczne linie, które oznaczają tak naprawdę miejsca, w których stały baraki, w których stały budynki, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie Placu Apelowego. To było to, co ledwie było widoczne na wcześniej prezentowanych zdjęciach. Teraz okazuje się już w całej niemalże mocy, ale oprócz tego widać miejsca dotąd niewidoczne. Widać miejsca, które dotąd były skrywane pod warstwą roślinności, pod warstwą drzew. Doskonale widać dwa zbiorniki przeciwpożarowe. Widać te linie, o które wcześniej zaznaczyłem, o których wcześniej mówiłem, że najprawdopodobniej zostały wykonane ręką człowieka. Tak, to było w tym miejscu. Teraz po zwinięciu tej mapy prezentują nam się już w całej okazałości. Te miejsca, te linie to też są linie oznaczające miejsca, oznaczające dokładne lokalizacje baraków. Akurat w tym wypadku te długie baraki były barakami rzemieślniczymi, były barakami, w których pracowali ludzie. Jeżeli przesuniemy się dalej, wyłania nam się charakterystyczny, choć nie tak bardzo wyraźny, jak w przypadku już opisywanego szańca kształt, bo jest to również pozostałość dawnego fortu i jest to Chujowa Górka, czyli wspomniane już miejsce straceń, nazwane po części przez więźniów niejako w odniesieniu i w nawiązaniu do tego, co wyprawiał Albert Hujar, który był częścią, przypominam, załogi obozu Płaszowskiego. Widoczne są tutaj o wiele bardziej niż na poprzednich zdjęciach dawne ścieżki obozowe, czyli Industrialstraße, wokół której znajdowały się baraki, w których również pracowali więźniowie. Doskonale widać część gospodarczą obozu, czyli tutaj te miejsca, gdzie znajdowały się również różnego rodzaju urządzenia. Więc tak jak Państwo widzą, te ortofotomapy, choć są narzędziami satelitarnymi, choć są to zdjęcia lotnicze, doskonale nam pokazują, że teren obozu Płaszowskiego jest miejscem, gdzie nadal znajdują się pozostałości tego, co funkcjonowało, co działało w trakcie II wojny światowej, tego, co było najtragiczniejszą kartą w historii dwudziestowiecznego
Krakowa, jeśli nie całej historii tego miasta. To wszystko nadal jest widoczne i dzięki takim narzędziom dostępnym wszystkim, bo tak jak wspomniałem, dostęp do tych ortofotomapii, do tych suwaków, to jest dostęp, który oferuje miasto Kraków ze swojej strony internetowej. Kolejnym narzędziem, doskonałym, tym razem o wiele bardziej skomplikowanym niż dwa poprzednie, doskonałym przy badaniu tego, co pozostało na terenie dawnego obozu w Płaszowie i czy rzeczywiście coś zostało, jest narzędzie dostępne na geoportalu krajowym. To geoportal krajowy to jest portal kartograficzny, na którym dostępne jest wiele rodzajów map, od map geodezyjnych po mapy katastralne, ale w naszym przypadku nas najbardziej będą interesowały mapy, a w zasadzie zdjęcia, wykonane metodą lidarową. Metoda lidarowa to jest metoda laserowego skanowania terenu i dzięki tej metodzie widać to, co do tej pory było przed nami ukryte na poprzednich zdjęciach satelitarnych czy zdjęciach lotniczych. Metoda laserowa pozwala wydobywać z gruntu wszelkie wypukłości i wklęsłości. Jej niebagatelną zaletą jest fakt, że rozdzielczość zdjęć jest bardzo duża. Tym samym nawet najdrobniejsze szczegóły wychodzą o wiele dokładniej niż poprzednio. Więc jeżeli przełączymy się na te zdjęcia laserowe, doskonale widzą Państwo różnego rodzaju wypukłości i wklęsłości w Krakowie. Tu widzą Państwo charakterystyczny kształt. To oczywiście jest kształt kopca Krakusa, a tuż obok niego wklęsłość w postaci dawnego kamieniołomu Libana. Jeżeli jeszcze dalej oddalimy, jeszcze stworzymy szerszy kąt, ukaże nam się większa część Krakowa i poszczególne kształty w postaci dawnych fortów, koryta Wisły, no i oczywiście Zamek Królewski na Wawelu. Natomiast wracając do miejsca nas najbardziej interesującego, tutaj będziemy potrzebowali nieco większego zbliżenia i im bardziej będziemy zbliżali się na teren dawnego obozu, tym bardziej widoczne będą te szczegóły, które do tej pory były niewidoczne albo widoczne były w o wiele mniejszym stopniu. I tak wracając do wejścia, wracając do miejsca, w którym rozpoczęliśmy, znowu mamy do czynienia z miejscem, w którym przed II wojną światową stała dawna hala przedpogrzebowa. Tutaj oczywiście te skupiska ruin już nie będą tak widoczne, ale widoczne o wiele bardziej będzie sam zarys budowli, który widzą Państwo za pomocą tego kursora. Dalej, jeżeli przesuniemy się na sam plac apelowy, on też nie będzie już tak bardzo widoczny, chociaż wyróżnia się brakiem innego rodzaju struktur, innego rodzaju linii, które pokrywają cały teren dawnego obozu w Płaszowie. Tak, tutaj znajdował się plac apelowy i znowu odniosę się do tych linii. Linii, które na tym zdjęciu, na zdjęciu lidarowym są o wiele bardziej widoczne, linii, które oznaczają miejsca, w których stały niegdyś baraki. W tym wypadku to były oczywiście baraki mieszkalne. Dalej, jeżeli przesuniemy się w stronę zachodnią, będziemy widzieć ten obszar gospodarczy, o którym wspomniałem, obszar, w którym znajdowały się między innymi kuchnie, obszar, w którym znajdował się pierwszy tak zwany czerwony domek, bo pierwszy czerwony domek to był dom dawnego Towarzystwa Opieki Zdrowotnej, który w czasie opieki zdrowotnej, który w czasie istnienia obozu został zamieniony na piekarnię. Jako że był to wówczas, czyli w 1943 roku, jedyny budynek, który nadawał się do jako takiego zamieszkania, przynajmniej w pojęciu Niemców, Amon Gett, czyli nowo przybyły w 1943 roku komendant obozu, postanowił przejąć jako swoją pierwszą siedzibę. Ze względu na kolor cegieł, wiadomo, czerwony,
I jednocześnie samą charakterystykę i sposób, w jaki zachowywał się Amon-Get i jego sadyzm, jego brutalność, więźniowie bardzo szybko chrzcili to miejsce Czerwonym Domkiem. Jednocześnie każda kolejna siedziba, każde kolejne miejsce, w którym Amon-Get mieszkał, nazywane było w ten sam sposób, czyli nazywane było Czerwonym Domkiem. Wracając do samego zdjęcia lidarowego, tak, tutaj doskonale widać tę część gospodarczą i idąc dalej, tutaj już jak na dłoni wychodzą ten dawny szaniec austriacki, te dawne umocnienia austriackie, a tuż obok niego te linie, które już były widoczne na poprzednich zdjęciach, teraz chyba są widoczne najbardziej, czyli te linie, które też oznaczają baraki. W tym wypadku to były baraki warsztatowe, czyli to były tak naprawdę warsztaty. Przesuwając się z powrotem ku wschodowi, tutaj najwyraźniej widoczny jest kształt drugiego szańca, który w czasie wojny, tak jak już wcześniej kilkakrotnie wspomniałem, był nazywany Chujową Górką, czyli miejscem masowych straceń więźniów oraz osób, które były tutaj czasami bezpośrednio dowożone z zewnątrz, bo tutaj również rozstrzeliwano chociażby więźniów z więzienia przy ulicy Montelupich. Tutaj rozstrzeliwano bezpośrednio osoby, które zostały złapane na mieście, tudzież popełniły jakieś przestępstwo, tudzież to byli na przykład Żydzi ukrywający się. Bardzo często nawet nie byli rejestrowani w obozie, tylko bezpośrednio dowożeni tu na Chujową Górkę, tutaj rozstrzeliwani i tutaj również byli chowani. Za Chujową Górką rozpościera się teren, na którym istniała Industrialstraße, czyli już wspomniane miejsce, w którym znajdowały się baraki, w których funkcjonowały różnego rodzaju fabryki i warsztaty. Więc tak jak Państwo widzą, to zdjęcie lidarowe, to zdjęcie laserowe jeszcze bardziej i jeszcze dokładniej pokazuje nam to, co dzisiaj znajduje się na powierzchni lub tuż pod powierzchnią dawnego obozu pracy i obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Przy okazji omawiania narzędzi, które pozwalają nam bez wychodzenia z domu zobaczyć, co pozostało na terenie dawnego obozu płaszowskiego i tym samym zgłębić naszą wiedzę na temat historii tego miejsca i specyfiki tego miejsca, warto wspomnieć o projekcie, którego autorkami są pani Anna Koryłowicz oraz pani Marzena Koziak, absolwentki geodezji i kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej. Zaś opiekunem tego projektu jest pan doktor habilitowany inżynier Krystian Kozioł. Projekt, który Państwo widzą, polegał na złączeniu dwóch warstw. Warstw współczesnego zdjęcia lotniczego, czyli współczesnej ortofotomapy, z planem obozu płaszowskiego z 1944 roku. Planem, który tak naprawdę pokazuje moment szczytowy obozu i jednocześnie pokazuje to, co Niemcy planowali, czyli to, w jaki sposób obóz miał być jeszcze rozbudowany. Niewątpliwą zaletą tego projektu jest fakt, że jest to tak naprawdę story map, czyli jest to narzędzie, dzięki któremu możemy dodatkowo przeczytać o historii danego miejsca i wybrać się ścieżką zaproponowaną przez autorki tego projektu. Przesuwając suwakiem, możemy podążać za tym, co sugerują autorki tego projektu, idąc od bramy głównej dawnego obozu, przechodząc obok budynku komendantury, tudzież oczywiście miejsca, gdzie znajdowała się ta komendantura, ponieważ po tym budynku
nie ma już żadnego śladu. Przechodząc obok ruin dawnej hali przedpogrzebowej, dawnego domu przedpogrzebowego, o którym wspomniałem powielokroć, dodatkowo autorki tego projektu postanowiły stworzyć model trójwymiarowy tej hali, co jeszcze bardziej, jeszcze dokładniej pozwala nam niejako dojrzeć, jak wybitnym był ten, jakim wybitnym projektem była ta hala przedpogrzebowa, ten dom przedpogrzebowy autorstwa Adolfa Siódmaka. Więc zdecydowanie to, co Państwo zobaczą na tym projekcie, na tej stronie internetowej, będzie rzeczą godną polecenia. Klikając na poszczególne obiekty, możemy zobaczyć, że to są wspomniane już kilkakrotnie stawy, ewentualnie barak dla więźniów podpisany polskich, natomiast w tym momencie to już był barak po prostu obozu koncentracyjnego, jako że ta odrębność obozu polskiego w momencie, kiedy obóz został przekształcony w obóz pracy został przekształcony w obóz koncentracyjny, niejako zniknęła. Dodatkowo widzą Państwo miejsca, w których więźniowie pracowali, jak tutaj firma baraki firmy Juliusza Madricza. Miejsce jakże ważne z punktu widzenia historii II wojny światowej w Krakowie. Widzą Państwo obrysy szańców austriackich, które, tak jak już wspomniałem, były wykorzystywane jako miejsca straceń i jednocześnie miejsca masowych grobów. Wspomniałem, że plan ten to jest plan z 1944 roku, więc muszą mieć Państwo na uwadze fakt, że nie obejmuje on wszystkiego, to znaczy nie obejmuje miejsc, które istniały przed 1944 rokiem, jak chociażby nie obejmuje Chujowej Górki, ponieważ tutaj to, co Państwu wskazałem na kilku poprzednich zdjęciach, na kilku poprzednich mapach, to jest miejsce, które miało być zabudowane. To jest miejsce, na którym miały powstać budynki. One finalnie nie powstały, ponieważ Chujowa Górka do końca pełniła miejsce masowego grobu. Wręcz potem, czyli właśnie mniej więcej w połowie 1944 roku, ciała z tych masowych grobów były wyciągane i palone, co mogą Państwo, czy mogli Państwo zobaczyć również w filmie Stevena Spielberga Lista Schindlera. Tak czy inaczej, mając oczywiście w pamięci, że nie jest to narzędzie doskonałe, bo stworzenie takiego narzędzia chyba nie jest możliwe, ale jest to narzędzie bardzo pomocne w poznawaniu historii dawnego obozu pracy i obozu koncentracyjnego w Płaszowie.